Wita Was LPG Meister w cyklu Akademia KME. Gospodarzem Akademii KME jest jak zawsze Robert Szmajda, a tematem dzisiejszego filmu będą wtryskiwacze Phoenix. Witajcie. Dzisiaj będzie troszeczkę niecodziennie, ponieważ spotykamy się z Wami osobiście. Chcemy pokazać Wam, jak wytwarzane są wtryskiwacze Phoenix w naszych fabrykach w Łodzi. Phoenix to mitologiczny, ognisty ptak, symbol nieśmiertelności. Nieśmiertelność, czyli można powiedzieć niezawodność i wytrzymałość w każdych warunkach. I takie były właśnie założenia przy projektowaniu i wdrażaniu na produkcję wtryskiwaczy Phoenix. Chodźmy zatem na produkcję i pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Znajdujemy się na jednym z wydziałów mechanicznych firmy KME, dziale obróbki skrawaniem, to tutaj powstają elementy do naszego wtryskiwacza. Głównym elementem wtryskiwacza jest jego korpus. Elementy korpusu wytwarzane są ze stali nierdzewnej na obrabiarkach alfanumerycznych marki Citizen. Na sąsiedniej obrabiarce wytwarzane są elementy z mosiądzu, takie jak tuleja kalibracyjna, dysza wylotowa, dysza kalibracyjna oraz wkrętka do kolektora ssącego. Na innych maszynach na plastikowy karkas nawijany jest drut, tworząc cewkę wtryskiwacza o oporności 1,9 Ohma. Po testach elektrycznych cewka zostaje oblana plastikiem w celu zapewnienia pełnej ochrony na warunki zewnętrzne. Teraz przejdziemy do najmniejszych elementów wtryskiwacza, a jest to sprężynka. Jest to sitko mające zapewnić ostateczną filtrację gazu już w samym wtryskiwaczu oraz bodaj najważniejszy element, którym jest tłoczek pokryty specjalną warstwą fluoropolimerową, mającą zapewnić doskonałą odporność na zabrudzenia, jak i uchronić go przed niskimi i wysokimi temperaturami. Kiedy wszystkie elementy wtryskiwacza są już gotowe, pora przystąpić do ich montażu. Zapraszamy zatem na dział montażu wtryskiwaczy. Znajdujemy się na linii montażowej wtryskiwaczy Phoenix. Tutaj wyprodukowane elementy składane są w jedną całość. Po zmontowaniu elementów wtryskiwacza odbywa się proces kalibracji i regulacja przepływu wtryskiwacza z wykorzystaniem precyzyjnej aparatury pomiarowej. Tak skalibrowany wtryskiwacz trafia na wtryskarki, gdzie następuje obtrysk korpusu i formowane jest dwupinowe złącze typu AMP Super Seal. Następnym etapem jest regulacja naciągu sprężyny, a na wlot wtryskiwacza dokładane jest sitko mające za zadanie zatrzymać nieczystości. Następnie wykonywany jest test szczelności i końcowy test wydajności wtryskiwacza. Wykonywany jest również dodatkowy test szczelności w stanie spoczynku, symulujący nocny postój auta. Ostatnim etapem produkcyjnym jest laserowe oznakowanie każdego wtryskiwacza. Nanoszony jest numer seryjny, numer partii i inne dane produkcyjne. Proces kończy się zapakowaniem wtryskiwaczy w opakowania. Teraz, gdy już wiecie, jak powstają nasze wtryskiwacze, pora opowiedzieć o dostępnych kompletacjach oraz o ich zaletach, ale o tym dowiecie się w następnym naszym odcinku, a tymczasem zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, lajkowania pod filmem i żegnamy się tradycyjnym na gazie. Dziękujemy za uwagę.